Klub Latawiec kończy właśnie 2 lata. W tym okresie już na stałe wpisał się na kulturalną mapę Zagłębia Dąbrowskiego. To tutaj organizowane są różnego typu wydarzenia kulturalne, głównie muzyczne, ale również te związane z malarstwem czy szeroko pojętą sztuką wizualną. Latawiec gościł wielu artystów sceny rockowej, bluesowej, folkowej czy reggae. Zagrali tutaj m.in. Ploretariat, Apteka, Habakuk, Cała Góra Barwinków, Kaliber 44, Konopians, Rasluta, Universe, Gaga Zielone Żabki, Alkoholika, Żywiołak czy Kabanos. Cyklicznie co wtorek odbywają się spotkania z grami planszowymi. Raz w miesiącu karaoke, a w co drugi czwartek organizowany jest jam session, na które zjeżdżają się muzycy z okolicznych miast. Ekipie Latawca nieobce są również działania proobywatelskie czy świadomościowe, pokazujące, co dzieje się wokół nas i przedstawiające alternatywę do tego, co większości z nas wydaje się złe, a nie zawsze wiemy, co w tej kwestii możemy zrobić. Z okazji 2 lat swojej działalności Latawiec przygotował serię wydarzeń kulturalnych. W kwietniu będziemy mogli posłuchać i zobaczyć m.in. zespół Ejer, Świetliki, Pocahontas, Konopians, Art of Illusion i Animate, Dziewannę i zespół Wbrew Pozorom. Kwietniowy maraton muzyczny zakończy Wielki Gór z benefisem Marka Orłowskiego. Klub Latawiec to nie tylko miejsce, gdzie można dobrze zjeść, napić się piwa czy posłuchać muzyki. To miejsce, gdzie każdy, bez względu na swoją filozofię życia, może czuć się bezpiecznie. Tolerancja to główne motto działania klubu, a wolność jednej osoby, dopóki nie przeszkadza wolność innej, jest zawsze respektowana. Przecież pomimo, że każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi. Zapraszamy już niedługo na relację z 2 wydarzeń, które odbędą się w kwietniu w Latawcu. Z kamerą zagościmy podczas koncertów Świetlików i Pocahontas. Do zobaczenia!